Z wymownym listem do prezydenta miasta zwrócili się dyrektorzy suwalskich szkół. To ich odpowiedź na decyzję Ewy Sidorek o rezygnacji. Szefowie suwalskich szkół nie mają wątpliwości. Źle się stanie, jeśli rezygnacja Ewy Sidorek dojdzie do skutku. W liście skierowanym na ręce prezydenta Renkiewicza wskazują, że w ich ocenie osób, które przyczyniły się do jej decyzji, należy szukać w klubie radnych Łączą nas Suwałki. To z tej samorządowej formacji wyszedł głos, że Ewa Sidorek jest skonfliktowana i źle oceniana przez dyrektorów. Do zaistniałej sytuacji odniosła się przewodnicząca Komisji Oświatowej. Pani prezydent dała się poznać jako osoba o bardzo wysokich kompetencjach merytorycznych w sprawach oświaty. I nie możemy odbierać dyrektorom prawa do tego, by mieli swoje opinie i znowu mówić, że jest inaczej. Bo to analizowałam, właściwie wszyscy dyrektorzy podpisali się pod tym pismem i to jest ważne i istotne. I na tej sesji też padło wiele słów pod adresem dyrektorów, znaczy pod adresem pani prezydent, ale mówiono o tym, że dyrektorzy są niezadowoleni z działań pani prezydent. A to pismo jest przykładem zupełnie czegoś innego. Podczas ostatniej sesji padło więcej ciepłych słów pod adresem pani wiceprezydent. Ja chciałem z tego miejsca podziękować osobie, która poświęciła 5 lat ciężkiej pracy dla suwalskiego samorządu. Jest to osoba, która zna się na tym, co robi. Nie tylko to jest moje zdanie, ale takie zdanie wszystkich mieszkańców naszego miasta. Zna się na pracy wydziałów, które nadzorowała. Wie, czym zajmują się jednostki organizacyjne, które też miała pod swoim nadzorem. Jest to osoba ciepła, która bardzo mocno ociepla urząd prezydenta. I z tego miejsca chciałem gorąco podziękować pani prezydent za 5 lat. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto na swojej drodze życiowej nie popełnia błędów. Pani prezydent podczas swojej konferencji mówiła, że było wiele kamieni w jej stronę rzuconych i mam nadzieję, że z tych kamieni wzbuduje pani solidne schody i później podczas dalszej swojej kariery zawodowej będzie pani mogła z góry patrzeć na swoich oponentów, realizując kolejne swoje plany i zamierzenia. Teraz słowo do pana prezydenta. Panie prezydencie, na pewno będzie miał pan ciężki orzech do zgryzienia. Pani prezydent to klasa sama w sobie. I myślę, że każda następna osoba, która będzie sprawowała tą funkcję, będzie porównywana do pani prezydent i naprawdę będzie miała wysoko postawioną poprzeczkę przed sobą. Tutaj w imieniu swoim, ugrupowania, które reprezentuję w Radzie Miejskiej oraz w imieniu wielu mieszkańców, chciałem podziękować pani prezydent. Dziękuję ci, Ewo. Z treścią listu dyrektorów nie zgodził się Marek Zborowski-Wejchman. Przyłączam się do podziękowań za pracę konstruktywną i efektywną. I to, że w ostatnim okresie była jedna rzecz, której mieliśmy odrębne zdanie, nie powinno przesłaniać tego okresu, jak wydawało mi się do tej pory, udanej współpracy. I za tę współpracę również pani prezydent serdecznie dziękuję. Natomiast nie mogę się nie ustosunkować do pisma, które złożyli do pana prezydenta dyrektorzy szkół, w którym jakby winę na decyzję pani prezydent składają bezpośrednio na niekonstruktywną krytykę i działania radnych klubu Łączą nas Suwałki, niepopartych względami merytorycznymi. No i pozwolę sobie się nie zgodzić z tym, bo proszę mi przytoczyć takie przykłady, w których myśmy niemerytorycznie rozmawiali, hejtowali, nie wiem, co tam moglibyśmy robić, niezgodnie z literą prawa i wymagać czegoś, co nie było podparte przepisami i naszymi działaniami. Najbardziej wymowne słowa jednak wyszły z ust dyrektora szkoły podstawowej nr 11, Piotra Zielińskiego. Mieszkamy w nie tak dużym mieście i słowa się rozchodzą, słowa powiedziane. Podobno
Ja mówię tylko podobno, bo ja tych słów nie słyszałem. Natomiast państwo, właśnie państwo radni twierdzili, że tu jest właśnie jakiś niewłaściwy nacisk, groźby kierowane do dyrektorów szkół. Muszę państwu powiedzieć, że ten list, o którym tu powiedziano parę słów, był inicjatywą bardzo oddolną. Został praktycznie stworzony w jeden dzień i następnie w jedno popołudnie, nikt z nim nie jeździł między placówkami, w jedno popołudnie on sobie leżał w jednej szkole i tak się zdarzyło, że poza jedną osobą, jednym dyrektorem szkół, wszyscy doszli do tego samego zdania. Bo uważam, że jako dyrektorzy szkół, abstrahując od innych sytuacji, powinniśmy bronić wielkiej wartości naszego miasta, miasta Suwałki. Dla mnie taką wartością jest współpraca z panią prezydent. I tak jak ci dyrektorzy, którzy ten list podpisali, tak i ja ciągle namawiam panią prezydent, by tą swoją decyzję wycofała. Oczywiście różne zdania są. Oczywiście konflikty są. Przecież czasami stoimy po dwóch różnych stronach i trzeba rozumieć, że pani prezydent bardzo często musi brać pod uwagę konieczności budżetowe, finansowe miasta. My, dyrektorzy, bardziej musimy brać pod uwagę naszych nauczycieli, a przede wszystkim nasze dzieci. Czasem po prostu te zdania się ścierają. Panie dyrektorze, olbrzymia prośba. Możemy do raportu również odnieść wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Ja w takim razie na zakończenie powiem tylko tyle. To jest też element raportu, bo jest to ocena oświaty, że dyrektorem szkoły zostałem w roku 1990. Jestem tutaj pewnego rodzaju dinozaurem. I tak dobrego szefa, tak może nie dobrego, niewłaściwe słowo, merytorycznego szefa nadzorującego oświatę, to jeszcze nie miałem. I jeżeli ktoś z państwa radnych gdzieś ten kamyczek swój dorzucił, to ja bym prosił bardzo o opamiętanie.